Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Baldur's Gate. Chyba odcinek 16 z tego co kojarzę, bądź 17, nie pamiętam dokładnie. Moi drodzy, jesteśmy w Neshkel i będziemy się już powoli tutaj zmierzać. W zasadzie nie odwiedzaliśmy, słuchajcie, świątyni Helma, więc może jeszcze zbadajmy tą sprawę związaną z, powiedzmy, z kapitanem, który no, popadł tutaj w jakąś rodzaj psychozy przez zatrute żelazo, zatem może być tu ciekawie. Przy okazji, Berunie, coś masz mi jeszcze może do powiedzenia? Odstąp, obywatel. Nie, trzeba jak najszybciej oczyścić kopalnię. Dobra, no to spróbujmy dostać się do świątyni Helma, może tutaj czegoś się dowiemy. Jest tu Nalin. A oto nieustraszeni poszukiwacze przygód. A oto i nieustraszeni poszukiwacze przygód u naszych progów. Strażnicy i słudzy Helma w całych krainach są do waszej dyspozycji. Ten, który zawsze czuwa, gotów jest was wyleczyć i odwrócić nieugięty wzrok wielkiego przewodnika. Oczywiście za odpowiednim datkiem, rozumiecie? Musicie jedynie okazać dobrą wolę. Niech Helm ma w opiece was i niech biednego brata Brejdża. Świecą było szukać kapitana straży lepszego niż on. Dziwne, że nieszczęście dotknęło tak bogobojnego człowieka. Nikt nie zmieniłby się tak drastycznie bez ingerencji złych mocy. Jeżeli naprawdę zło miało nad nim władzę, to może powinno się go oszczędzić. W garnizonie nie ma co szukać przebaczenia, ale gdyby zjawił się w świątyni, może dałoby się coś zrobić. Czy mógłbym w czymś pomóc? Owszem, jakie usługi dostarczasz? Zobaczmy, co on ma wszystkim na sprzedaż. Zwój zmiany kamienia w ciało. Panie, bierzemy. Zdecydowanie. Ciekawe, czy da się go nauczyć. Zmiana kamienia w ciało odpowiada po prostu zaklęciu petryfikacji, a także działaniu bazyliszka, więc to jest coś, co chcemy mieć, na pewno. Przy okazji, możemy złożyć datek, możemy zrobić rozproszenie magii. Co to w ogóle jest? Ale rozproszenie magii nie chcę robić. Chyba, że... Rozprasza każdy aktywny czar na wybranej postaci. Nie. Ja tu mam pozytywne efekty, ale zobaczmy sobie. No właśnie. Pisanie magii. To by mi się przydało. Nie wiem, czy ja już mam to zaklęcie. Nie mogę. Dobra. No to będzie w takim razie deficytowy towar. Ale przyda się na pewno. To jest chyba nie, kurczę, czy nie magia kapłańska przy okazji. O, dawno cię nie słyszałem, Piotrze. Narratorze tej jakże pięknej powieści. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Mamy garnizon, w którym nic raczej nie zrobimy dokładnie, chociaż teoretycznie mógłbym rozpytać ludzi na temat tego kapitana, co też spróbuję uczynić, bo nie wiem, może jakieś poszlaki znajdziemy. Sami żołnierze, bez imienia. Więc raczej nic z tego nie będzie nas interesowało. Wychodzimy. Muszą być po prostu nazwane postaci. Zatem, skoro tu już zrobiliśmy dosłownie wszystko, tu mam jakiś wielki dom. Ale nie wiem, tam chyba nie mogliśmy nawet wejść, bo był zamknięty. Nie chcę się włamywać już. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy, moi drodzy, i idziemy w stronę nowych lokacji, gdzie jeszcze nie byliśmy. Mówię tutaj raczej o jarmarku i mówię o samych kopalniach. Dokładnie, bo teoretycznie mogłem jeszcze sprawdzić to i to, ale już słuchajcie, zróbmy tak, jak powinno być. Spróbujmy jarmark. I cóż tutaj będziemy takiego mieli ciekawego? Zaczynamy na południu. Bardzo dobrze. Na południowym zachodzie. I przy okazji zerknijmy, dokąd to może zaprowadzić nas jeszcze niżej. Kopalni. I przy okazji jakiś las. Jeśli nalegacie... Na razie jednak zwiedzimy sobie teren jarmarku. Aktor. Okej, aktorzy. I oto leży przy mnie bez krwi kropli blada. Tragiczny los elfom. Oto przepowiadam tragiczny los temu, co krokiem przemierzy polankę, gdzie luba Nosferatu leży. Pośród pełnych kufrów pustych trumien leży, gdzie bezszelestnie krążą czarcie nietoperze.
czerwone ślepia, pyski i rude kułaki, lecz krwi najczerwniejszej na tych kłach są znaki. Tak się kończy Nosferatu, ostatnie ukochane dzieło Galahin. Panie i panowie, zapraszam na atrakcję jarmarku, dawno nie widzieliśmy lepszego. Miło. Dobra, na razie sobie oczywiście wielki gazib, a wielkim gazibem możemy pogadać? Cześć, wejdźcie i witajcie. Wpadliśmy przypadkiem na przedstawienie wielkiego gaziba w roli głównej wasz ulubiony wielki gazib. Pozwólcie, że przedstawię wam zadziwiającą opach. Jedyny na świecie wybuchający ogar. What the fuck? Jak to wybuchający ogar? Ogr! Aha. Już za finezja, sztuczki. A może nie będę się z nim zapoznawać, słuchajcie, bardziej, bo jeszcze mnie będzie chciał wysadzić. Dobra. Czy coś ciekawego było na jarmarku? Staram się sobie przypomnieć. Na pewno był kot, z tego co widzę. Lestorze. Kim jesteś? To całkiem miły jarmark, gdyby tylko zeszło się więcej ludzi. Gdzie są wszyscy, gdzie się wszyscy podzieli? W kopalniach albo martwi. No to idealny czas na robienie jarmarku, tak powiem. Albo jedno i drugie, co najpewniej. Przykro mi ludzie, przybyliście tu, by się radować jarmarkiem. Nie zawracajcie sobie głowy moimi ponurymi powieściami. Tak, cóż, miło było cię spotkać. Uczciwie mówiąc, kopalniec ciekawi nas bardziej niż karnawał. Chcielibyśmy wiedzieć, co złego się tam dzieje. A co dobrego? W tym miejscu śmierć zawsze zbierała obfite żniwo, ale gdzie jeszcze możemy znaleźć robotę? Albo zdechniemy od szponów demona, albo z głodu nad pustymi talerzami. A my w Neszkel nie lubimy, jak nasze rodziny głodują. Zaciągnąłbym się do wojska, ale z tą nogą nie bardzo się nadaje do bitki. Wążę taczki z rudą i tyle. Tragedia nawet współczesnych górników, gdzie zamykają ciągle kopalnie. Naprawdę, jakby nie można było przekuć polskiego przemysłu w coś bardziej lukratywnego, żeby państwo zarabiało, wszystkim ci ludzie. Wiecie, może ta wojna, która rozgorzała właśnie na... Generalnie ta wojna, która trwała już w zasadzie pod ponad 30 dni, będzie miała jakiś pozytywny efekt, chociażby w tym aspekcie, że w sumie rozruszy nasz polski rynek węgla. Byśmy w końcu wykorzystywali nasze złoża, a nie ciągle sprowadzali. Z tego co kojarzę, nawet sprowadzaliśmy węgiel z Rosji, żeby było jeszcze zabawniej. No cóż, liczę, że polepszy to sytuację naszych polskich rodzin i górników. Tu mamy coś jeszcze, słuchajcie, możemy jakieś góry odwiedzić. Dobrze. Bo tak na spokojnie, to można by nawet zaryzykować, że północ mapy to zbadaliśmy tak dokumentnie. Przynajmniej to, gdzie było oficjalnie dostępne. Mnóstwo kotów. Ta gra zasługuje na remastera i to takiego pełną gębą, powiem wam, w grafice trójwymiarowej i ze wszystkimi szczegółami. Dobra, użyj to, już masz na tyle wysokie umiejętności, że w zasadzie poradzić sobie ze wszystkim. Trochę złota. W zasadzie to nie wiem, czy oni się będą za bardzo cieszyć z tego, że im tutaj cię rabujemy. Ale doświadczenie też miłe. Długi miecz, krótki miecz. Nic z tego. Kolejne 55 sztuk złota. Przyda się zawsze. Złoto się za każdym razem przydaje. Nie znam rzeczy, na które złoto nie byłoby dobrą odpowiedzią. A co to jest? Zekę. A to co? A Zekę będzie rzucał w niego pewnie czymś, albo czymś strzelał. Chodźcie, chodźcie tu wszyscy, spójrzcie tylko na tę kamienną wojowniczkę. Nikt nie wie, jak dawno temu zaklęto ją w kamień. Bądźcie pierwszymi, którzy się dowiedzą, jak marne 500 sztuk złota. Za tę małą sumkę dam wam magiczny zwój, za pomocą którego możecie uwolnić tę pannę z kamiennego więzienia. Pomyślcie o uczuciu wdzięczności, jakim zapała do swoich wybawców. Może jest księżniczką z dalekiego kraju, może potężną czarodziejką szukającą kochanka. Nie możecie przepuścić takiej okazji. Kupcie pergamin. Pewnie daj mi ten pergamin.
Ale nie mam grosiwa. Cóż, jeśli jakoś zdobędziecie pieniądze, będę tu czekać. A teraz pytanie, właśnie, bo chcę zobaczyć, czy mogę zapisać, powiedzmy, grę i kupić od niego, czy dostaniemy punkty doświadczenia, bo jak nie, to wykorzystamy nasz pergamin. Choć 500 sztuk złota to nie jest za dużo. Pewnie, daj mi ten pergamin. Nie pożałujecie, oto pergamin, że wam szczęścia, żegnajcie. Straciła złoto 500. A mam dzięki temu drugi. No dobra. W zasadzie spróbujmy. Dejna, ty się zajmujesz tymi sprawami. Wołaliście mnie? Odczaruj ją. Achievement! Kamienna kapłanka. Na lodowe tchnienie Aurin. Dobrze jest zobaczyć nowe twarze i ponownie poczuć się wolnym. Jestem Branwell, kapłanka wojny z archipelagu Norheim. Wydaje mi się, że byłam uwięziona w kamieniu przez całą wieczność. Ocaliliście mnie, więc zawdzięczam wam życie. Mam dług wdzięczności, a ja na tempusa. Nie lubię pozostawiać nikomu dłużna. Pozwólcie mi walczyć z wami, a będę cennym sprzymierzeńcem i sprowadzę na was przychylność pana bitwy. I tu się pojawia właśnie pewnego rodzaju szkopuł, czy ona będzie lepsza od Jaheiry. Wiecie co, mamy zapisaną grę, zawsze szukamy nowych wojowników. Cieszę się, że jestem teraz jedną z was. Niech pożałujecie tej decyzji, musicie jednak uważać na tego psa, który uwięził mnie w kamieniu. Nazywa siebie Transingiem. Należał do jednej z grupy najemników, choć nie pamiętam już jej nazwy. Będę musiała go zabić przed powrotem w rodzinne strony. Ostro. Słuchajcie, na razie powiedzmy, że ja chcę zobaczyć tylko na czym ona tak naprawdę się skoncentruje, więc przypuśćmy, że wywalimy Jaheirę, dosłownie na chwilę. To, co mnie interesuje, to ona, który ty masz poziom w ogóle. Masz poziom drugi, to jest człowiek, kapłan Tempusa, neutralny, siła 13, 16, 15. Następny poziom, masz biegłości młoty bojowe i proce. Za styl walki mieczem i tarczą, to po prostu daje bonusy. Błogosławieństwo, leczenie lekkich ran, magiczny kamień, co to jest? Po rzuceniu tego zaklęcia kapłan tworzy niewielki magiczny kamyk, który wystrzeliwuje w kierunku wybranego celu. Pocisk ten zadaje 1K obrażeń, to w zasadzie bezsensowne. Metamorfoza broni, laski w broń, ochrona, przełamanie strachu, rozkaz, sanktuarium, wykrycie zagłada, młot duchowy, pomoc. Istota, która rzucona za zaklęcie, otrzymuje błogosławieństwo plus 1 do ataku i rzutów obronnych. Oraz 1K8 dodatkowych punktów życia, czyli de facto może dostać od 1 do 8 punkcików. Psalm. Leczenie chorób, leczenie średnich ran. Zdjęcie paraliżu, klątwy. To sama magia, którą ma Jaheira. Z tym, że Jaheira jest już rozwinięta. Plus taki, że ona ma młoty. Generalnie można by użyć jej dać jej po prostu więcej. Ma więcej punktów życia na pewno, bo kondycja 15. Chociaż nie łudźmy się, ale zbyt skutecznie ona się posługiwać bronią jakoś specjalnie nie będzie. Dopiero po zbuffowaniu, to owszem. Poziom odpędzania nieumarłych ma. Kapłan Tempusa. W zasadzie kapłanka. Wad. Musi mieć charakter chaotycznie dobry, chaotycznie neutralny, chaotycznie zły lub praworządny, prawdziwie neutralny. To może mieć problematyczne, zatem sobie wczytamy, bo ewentualnie plan by polegał na tym, żeby ją dodać i tego Kejvana, ale sądzę, że
zostajemy przy naszej po prostu tutaj postaci. I nie wiem, nie wydajemy tych pieniędzy na ten zwój. Myślałem, że to się będzie wiązało również z punktami, wiecie, doświadczenia. A jeżeli nie, to nie, nie widzę takiej potrzeby po prostu jej odczarowywać. Imoen, jakbyś mogła. Świetnie. Davik. Tu są... klasyczne włócznie nas zupełnie nie interesują. Nowy krawiec, Lord Binkley, zwany Bufonem. Och, ależ niemodnie jest zdejść obchani. No prawdy. Na to jarmark, a nie arena gladiatorów. Cóż za bajeczny karnawał. Jestem Hati, a ty? Jestem Hati Ragnarsson, a ty? Drwisz ze mnie? Drwisz ze mnie? Precz żebraku. Żeby się chciało rzucić kulę ognia w niego po prostu prosto w twarz. Ewentualnie zamknąć w małym pomieszczeniu, a następnie rzucić w niego kulę ognia. I patrzeć, czy równo przypieka. Więc na razie, słuchajcie, dalej pozostajemy wierni oczywiście naszej doborowej grupie odważnych bohaterów, których wzięliśmy od samego początku i jakoś się tego trzymamy. No nie wiem. Mnie osobiście pasuje. Nie wiem jak z wami, ale wiem, że pisaliście mi, że akurat Jaheira i z Kaidan są najnudniejsi. Ja ich lubię, nie wiem, po prostu mam do nich jakiś taki sentyment. Może dlatego, że spotykamy ich w zasadzie jako pierwszych, takich dobrych, pierwsze dobre postacie, którym możemy faktycznie pomagać. Nie za bardzo wiem, jak w tą grę się zła... grę się gram jako przedstawiciele złych klas, czy złych postaci. Chodzi oczywiście o możliwość rozwiązywania różnego rodzaju, wiecie, questów. Koboldy tu są. No to oczywiście tak koboldziki sobie... No i padają jak muchy oczywiście. A tam 7 punktów doświadczenia za jednego. Napisaliście też, że koboldy mają więcej wspólnego ze smokami niż z czymkolwiek innym. Są daleńkimi krewnymi. Co jest na górze? Na górze będzie jakieś coś odblokowania? Nie. No co, idziemy sprawdzić dalej. Z koboldami w większości chyba będziemy właśnie w tej kopalni walczyć. One będą wykorzystywane przez jakiegoś złego tam... Nie pamiętam. Nie będę wam spoilerować, bo może są osoby, które nigdy w to nie grały i chciałyby sobie poznać fabułę Baldura. Chociaż też nie jestem do końca przekonany, czy wytrzymają tempo tej gry, bo ono jest leniwe. Wiecie, to jest jedna z tych gier, która po prostu jest nieśpieszna. Wręcz nie punktuje za śpieszenie się, ona punktuje za uważność i cierpliwość. No to wtedy tak, to możecie zostać nagrodzeni. Na przykład zbieractwem różnego rodzaju przedmiotów, eksploracją, sprawdzaniem sobie najróżniejszych zakątków mapy. No, to przynosi im bardzo wymierne korzyści. Kawuś, świetny moment. Jaka piękna tutaj grupka. Aż normalnie zabieranie dziecku lizaka. Dobra, to wyrzuć. To damy Imoen. To idzie oczywiście do Dejny. I ponownie Imoen. I kolejny kamyczek Imoen. Prawie cały jarmark już zbadany. Znowu kobold? Zaś teraz jest fajne, bo każdy może wybierać własne cele, więc dlatego oni będą umierać ekstremalnie szybko. Minimalną ilość doświadczenia to nawet żeśmy tutaj pozbierali.
Może nawet jakaś setka się uzbiera. Nie wiem, powiem wam, że z chęcią nagrałbym naprawdę jeszcze Baldura 2, mimo że nie przeszedłem nigdy dwójki Baldura. Grałem w to znacznie mniej niż w Baldura 1. Może dlatego, że jakoś... Przepraszam, może dlatego, że jakoś... Jak byłem wtedy w tym wieku, w którym Baldur był popularny, dwójka, trochę mnie on przytłoczył. Jest uważany za grę lepszą od jedynki pod każdym względem. Ale jakoś tak sentymentalnie bardziej właśnie ciągnie mnie do tej części. Napiszcie na przykład, którą wy część wolicie i dlaczego. Na przykład szczególnie interesują mnie wypowiedzi ludzi, którzy stwierdzą, że wolą pierwszą część. Dlaczego, dobra? Bo wiem, że dwójka jest bezpośrednią kontynuacją jedynki. Ona jest z nią powiązana fabularnie, więc jeżeli graliście, powiedzmy, dwójkę, nie graliście w jedynkę, no to mogliście trochę potracić jednak. Ale napiszcie, szczerze, bardzo chętnie poczytam wasze opinie i komentarze na ten temat. Wiecie co, ja nie byłbym sobą, ale sprawdźmy jeszcze te kamienie i inne miejscówki, które są tutaj dookoła. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Aha. Musisz się bronić. To znaczy szybko pójdzie. Pięknie. Sprawdzimy sobie te wzgórza. Tam mogą co prawda żyć bazyliszki, ale co mi tam. Wiem, zaraz wasz szlak jasny trafi. Ale sorry. O, grilliony. Jak miło. To od razu. Ja zawsze lubiłem sobie wypompować po prostu ze wszystkich możliwych przeciwników, którzy się znajdują w okolicy, każdy punkcik doświadczenia, jaki tylko da się tutaj po prostu zyskać i znaleźć. I wszystko dajemy tobie. Natomiast kamyczki, drogocenne kamienie. On musi całkiem fajnie, słuchać i zabawnie wyglądać, zbiegając z każdym z takich przedmiotów. Jeśli nalegacie... Bo my się przez tą kopalnię to już po prostu przebijemy jak przez masełko. Jak wiecie, ostry nóż przez... rozgrzany ostry nóż przez... hello, niedźwiadki. Farba! No w zasadzie, jak już zaatakowaliśmy, to będziemy chyba walczyć z każdymi, mimo że niedźwiedzie są początkowo neutralne, ale nie oznacza to, że będą wiecznie neutralne. Jeżeli zbyt długo stoimy obok niedźwiedzia, może nas zaatakować. To jest na przykład bardzo fajne już. Fajnie zrobione. Oczywiście jeszcze szmark się musiał trafić. Dobra, ty walcz z nimi. Proszę bardzo, takie obrażenia. Wręcz niebezpieczne. Jakbyś mogła go podleczyć, będę niezmiernie zobowiązany. Bo dostał... Mocno w pałę. Pięknie. Jeszcze lekkim leczeniem. Lekkie leczenie. Dalej. Super. Bardzo chciałbym gdzieś jakiś dodatkowy miecz znaleźć, cokolwiek, zwłaszcza dwuręczny, taki ulepszony chociażby. Super. Wiecie co, my się też przerzucimy na razie na łuk refleksyjny. Wszyscy będziemy strzelać. Bo widzę, że to jest dobra metoda na tej mapie. Coś tam jest w boku? O, most Firewine. Dobra. Tam mówiono nam, żebyśmy nie szli na niskich poziomach doświadczenia, jak pamiętacie. I wcale nie rzucano słów na wiatr, więc jest to dość wymagająca lokacja. Uzupełnimy strzały, to możemy wyrzucić. Co to jest za zbroja w ogóle? Zbroja skórzana, no zdecydowanie. I zobaczmy, co jest przy tych zwłokach. Mamy leczenie.
Mamy sztukę złota i mamy olej szybkości. Olej szybkości ponownie damy Mińskowi, bo tu mamy już dwa w takim razie. Olej szybkości i olej szybkości. Wiecie co? No dobra, to damy sobie. To oczywiście połączymy. Znaczy możemy dać to, powiedzmy, Dejnie, żeby miała większe leczenie. Większe szanse na leczenie. To sobie chowamy. Jako dwie postacie, które posiadają już olej szybkości, będzie zacnie. To jest naprawdę dobra rzecz. Ja grając w Baldurka z wykorzystaniem z wykorzystaniem postaci, która posługiwała się dwuręcznym mieczem, po pełnym zbuffowaniu, rzuceniu jeszcze oleju szybkości, to ta postać po prostu niszczyła absolutnie wszystko i wszystkich. Dlaczego tam walczycie z kimś? Mi się wydaje. Krowę zabijacie! Ratujmy krowę! Musimy pomóc, Xawart znowu atakuje moje bydło! No przecież pomagamy. Nawet bydło ratowane na ratunek krowie achievement. Super. Dziękuję za uratowanie Arabelli. Się do tego wyciszyłem. Znaczy ściszyłem głosy. Kiedy tylko Xawart i Kopold ruszyły w stronę kopalni w Neszket, coraz częściej cierpimy z powodu ich ataków. Jeśli ktoś taki jak wy położyłby temu kres, to z całą pewnością wszyscy mieszkańcy byliby wam wdzięczni. Super. Prosty poziom, znaczy prosty exp. Ta nie potrzebuje pomocy aż tak bardzo, jak myślałam. Towarzystwo Przygody i Stal przeciwko Stali. Oto jak powstają legendy, prawda? Bo... No ba, Mińsk. Tak powstają właśnie kosmiczne chomiki. Bohaterowie tej galaktyki. Oh, hello. Co się stało? Kim ty, przepraszam, bardzo jesteś? What the fuck? Ogrzmak? Punktujemy. Super. Teraz sobie zobaczmy. O, to jest chyba Sejmitar, ale nie wiem, czy to taki zwykły, czy klasyczny, czy nie. Nie mam czasu, nie mam czasu. Biegnę z wiadomością. Znoszę ponurą wieści do Amn. Bandyci atakują coraz częściej, a rudy znikają. Wszyscy walczą o broń, której nie ma. Nic dziwnego, ich stosunki są napięte do granic możliwości. Pędzę do Amn. Powiem tak, gdybyśmy grali w Fallouty, to mielibyśmy określony czas, słuchajcie, na wykonanie tego zadania oczywiście. Ale z uwagi na to, że gramy w Baldura, to przynajmniej tego czasu mamy trochę więcej. Rozdamy to wszystko. To jest pisanie magii, spróbujmy. A, dobra, już nie będę wczytywał. To nie było zaklęcie, na którym mi jakoś specjalnie bardzo zależało. Więc mogę spokojnie sobie odpuścić. Tylko, że stracimy pieniądze również za sprzedaż tego. Bo to była ta wybuchowa czaszka. Z tego co pamiętam. Wiecie co, tu się wycofamy. Bo jednak oni są trochę trudniejszym przeciwnikiem, bo Kalid biegaj. A wy postarajmy się. My postarajmy się chociaż jednego zabić. Potrzebuję z braku kogoś lepszego. No, berserkerzy to zawsze byli problematyczni. No, trzymam ich na tyle blisko, żeby po prostu mogli być atakowani przez nasze postacie. Co jest? A, strzał ci skończył albo coś innego. No, strzelcie go do końca. Super. Okej, co się komu pokończyło? Mi się wydaje, że pokończyły wam się pociski. No właśnie. Ale jeszcze masz dwa staki, to nie będzie żadnego problemu. Później ewentualnie wrócimy do miasta i uzupełnimy sobie. Co tu mamy dalej do zrobienia? Myślałem, że zbadałem więcej. Większy obszar.
No i cały czas ten syndrom z zapisywania dosłownie co chwilę. Wilki. Wilczki krytyczki, moi drodzy. Będzie prosta bitwa. Świetnie. Jeszcze jeden. W zasadzie dwa. No jesteśmy na drugiej stronie tego domu, któremu pomagaliśmy. Tutaj w ogóle ten dom wygląda na opuszczony. To dziwne się, że on z tym krową gdzieś tutaj biegał. Skoro to tak, był tak niebezpieczny obszar. No dziwne trochę. Straszny wilk. O! To już jest trochę cięższe, więc może nawet zrobimy sobie atak z rzuceniem magicznym pocisku. Pięknie. Obrażenia 12. Kolejny. I jeszcze jeden straszny wilk, więc ponowna sytuacja. Co chcesz, bym zrobił? Dejna, ostatnie magiczne pociski na niego. Wasza wola. Super. Jeśli nalegacie. Jeszcze powiedzcie, że będzie za chwilę wampiryczny wilk. Powoli będzie trzeba myśleć o zregenerowaniu magii. A, ty kim jesteś, przepraszam bardzo? Tak? Zakładam, że jesteście kolejnymi z tych awanturników, którzy chcą zmienić świat, czy coś w tym stylu. Idźcie więc i zapolujcie na okry z południa, jeśli to ma was uszczęśliwić. Ogry z południa. Dość nieprzyjemna krasnoludka wojowniczka ostrzegła nas, że znajduje się na południu obozowisko ogrów. Chyba żeś... Przepraszam bardzo, ale je wyczyścili. Tak? To było szybkie. Cholera, nie wiem. Znacie sobie kogoś innego do gadania. Mam tu jeszcze wiele do zrobienia. Muszę zobaczyć pewnych ludzi i odwiedzić pewne miejsca. Ale zobaczcie, mamy wykonane zadanie. Na te ogry najwidoczniej było zlecenie. Czy coś dalej mnie tutaj czeka? Tak, most. Bardzo dobrze. Na razie na most nie idziemy. Ta gra bardzo mocno rozkręca się w momencie, gdy już przejdziemy przez kopalnię. W ogóle też nie oczekujcie, że ona się skończy zbyt szybko. To jest długi projekt. Baldura można szybko skończyć, to fakt. Da się to zrobić, ale... O, ogry. Da się to zrobić, ale to tak się nie gra w tę grę. To tyle od razu mogę powiedzieć. Pięknie. Tutaj się zawsze gra w miarę spokojnie, w miarę przyjemnie. Po prostu rozkoszujecie się tą eksploracją, rozkoszujecie się różnego rodzaju wariantami postaci, których możecie stworzyć, zebrać, drużyną. Więc jest tego naprawdę multum. Jeżeli idzie o zabawę, czysto płynący fan z gry. Zobaczcie, wcześniej musieliśmy uciekać, a teraz na przykład takie ogry nie stanowią żadnego wyzwania. I to jest progres, który czujemy. Ja lubię też gry, które mają wyśrubowany poziom trudności i nie polega on na dostosowywaniu się do naszego obecnego poziomu doświadczenia. Czyli ja nie przepadam za czymś takim, co było wprowadzone już chociażby... Oh, hello... Ten, kto chce tędy przejść, musi zapłacić myto, a tak się składa, że jest to wasze życie. Czy chcecie się z nim rozstać? Oburzają. Odbierzcie nam życie, jeśli chcecie, ale ostrzegam, jeden ruch już po was. Zacznijmy więc wreszcie tę gierkę. Ognia, kamraci, i niech ich głupota uczyni z nas... głupota uczyni z nas bogaczy. Okej, kogo my tu mamy i z kim się powinniśmy najpierw w takim razie rozprawić? To jest dwóch uczników, dobra, więc od razu walniemy tego za pomocą ognistej strzały. Wow, Jezu, jak mi skoberwał. Użyj mikstury natychmiast. Ja pierdzielę. No szkurwa! Okej. Okazali się bardziej ciężkim przeciwnikiem, niż się mogło wydawać. Trochę zmienimy taktykę w takim razie na nich.
A, bo Mińsk ma niepełnego zdrowia. Okej. Okay. No to co, spróbujmy odpocząć. Zregenerujemy się, będzie łatwiej. Zrzucimy błogosławieństwa, rzucimy też pewnego rodzaju buffy, które możemy użyć. Kamienną skórę na przykład, zwłaszcza na Mińska. On jest takim trochę glaskanonem. Zatem idziemy dalej. Teraz na spokojnie. Bo tak, ta ekipa była gdzieś tu. Okej. Okay. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to było gdzieś tutaj. Chyba. Tak czy siak. Mhm. Rzuć błogosławieństwo. Ty rzuć to. To. Mamy jeszcze kamienną skórę na mnie. Świetnie. I teraz uznaję, że jestem gotowy. Przy okazji zmienił się na miecze. To już będziemy lepiej walczyć po prostu w tym, czym się specjalizujemy. Bardzo dobrze. No i od razu. Osoby z mieczami niech się udadzą i tarczami na łuczników. Mińsk natomiast, ciebie wysyłamy do walki z tobą. Ty wspierasz, znaczy możesz rzucić zagładę tutaj. Dejna natomiast natychmiast ognista strzała. Też możemy na ciebie. Imuen, niech ostrzeliwuje jego. Nie, och, jak oberwał. Ale to było piękne. Po prostu 16 obrażeń. Cudownie. I to by było na tyle. I teraz nie zadali nam praktycznie żadnych obrażeń. Fajne, nie? Dobre przygotowanie do bitwy. Jak się nie spodziewacie, to zawsze możecie oberwać. Natomiast jak się już ogarniecie z określonymi elementami, no to zdecydowanie lepiej to wygląda. Mam jakiś kamień, znowu bandyci. Nie wiem, czy będziemy zbierać aż tyle, słuchajcie. Uważaj, że to już zrobione. Tych zbroi wszystkich. Co to jest za zbroja? Kolczuga. O, to na pewno nie będziemy zbierać. No i mamy duży zapas strzał, więc tak, to idzie do ciebie. Zinterpretuj mi te strzały do Kalida. Błyskotki do ciebie. Teraz tak, tą zbroję możemy wywalić, nie będziemy jej używać. Zwykłe strzały możemy zacząć uzupełniać. Muen, jeszcze dla ciebie. Nie tu. Tu. Właśnie dlatego trzymam sobie taki bezpieczny zapas tego wszystkiego. Ciebie od razu wysyłamy do Jaheiry. Ty idziesz do Imuen. Kamyczki do Imuen. I jest wszystko. Gdzie? Co chcesz, bym zrobił? Zostaliśmy 150 punktów doświadczenia i po 300. Więc łącznie jest 750 punktów doświadczenia. Dobry, dobry wynik. I wszyscy przerzuceni na łuki ponownie. Ale takie starcie na początkowym fazie, powiedzmy z bandytami tego pokroju, może naprawdę zaszkodzić. I wodny opal. Okej, nie wiem ile wodny opal jest warty. Wodny opal jest bezbarwny, przezroczystym opalem, jest rzadki i bardzo cenny, ponieważ używany jest do dalekowidzenia. Będzie fajnie, będzie można go sprzedać z zyskiem. Pełen ekwipunek, no to do Jaheiry. Co jeśli nalegacie... Czy mi kaszel męczy, powiem wam. Dobrze, mam tutaj opcję wyciszania mikrofonu, bo byście normalnie chyba zgłupieli od tego mojego prychania. Kiedyś na to tak nie zwracałem uwagi, prawda? Zobaczcie, jak ewoluuję z kanałem. Ragnar, gratuluję. Po 10 latach nauczyłeś się wyciszać chrząkania. O, przepraszam was na chwilę. No już jestem, przepraszam was za to najmocniej. I lecimy dalej.
Zgubiłem wiecie wątek. Zawsze telefon mnie wybije i zgubię wątek, o czym to ja mówiłem. Na razie to zastanawiam się, jak trudne musi być, bo słyszałem w ogóle o ludziach, którzy przechodzili Baldura za pomocą tylko, słuchajcie, jednej postaci. Akhain, żelazo albo życie. Nie, żelazo oraz życie, tak, to brzmi lepiej. Czego chcesz od naszego żelaza? Nasze do niczego się nie nadaje. Kruszy się jak kości elfa i czyni pośmiewiskiem z naszego klanu. Aha, świetny żart. Zabijemy was szybko, bez bólu, nie zabierzemy tylko żelazo. Okej. Okay. Półogry to są, słuchajcie. Dobra. Co, ja idę na klatę z nimi. Kalit niech się wycofa. Od razu ostrzeliwujemy. Dejno, pizgnij zaklęciami. Świetnie. Cała ekipa od razu tutaj. Kalit ma się wycofywać dalej. Ty zawalcz z tym ogrem. Dejna z kolei drugi magiczny pocisk na niego. O. Oj, hello. Jeszcze kobolda obudziłem. Mińsk, zmień na miecz. Zdecydowanie. Ty jeszcze walczysz? Tak. Dejna. Kolejny magiczny pocisk na jednego z koboldów. W zasadzie... już na spokojnie możemy zacząć się bić. O, i moja postać też sobie idealnie poradziła. Świetnie. Dobrze, skoro wasze żelazo jest do niczego, to czemu mieliście takie dobre, fajne miecze? O, miecz oburęczny, słuchajcie, plus jeden. Ale bajer. Cudnie. Z tego się akurat niezmiernie cieszę. Tu mamy full. Gdzieś do Jaheiry teraz kamyczki idą i pierścienie. Będzie plus jeden, będzie plus jeden, będzie plus jeden. Nie masz, czekajcie. Czy ja w takim razie... Otwórz pojemnik. Miałem tutaj jakieś zaklęcie identyfikacji ze zwoju. No właśnie. Możemy zwoju użyć. Super. Miecz oburęczny plus jeden. Miecz oburęczny wywodzi się od miecza długiego, płatnerze. Od zawsze szukali sposobów, by ulepszać istniejące bronie. W przypadku miecza długiego zdecydowano się na wydłużenie ostrza, ale w konsekwencji należało uczynić to samo z rękojeścią, gdyż to też do właściwego wymachiwania mieczem niezbędne były obie dłonie. Główną funkcją miecza oburęcznego jest przecinanie na pół rycerzy konnych oraz przełamywanie formacji pikierów. Ten egzemplarz nad wyraz dobrze wywiązuje się ze swojej roli ze względu na kilka magicznych zdolności, którymi go obdarzono. No i pięknie. Mińsk, nareszcie. Możesz sobie wywalić, to możesz wywalić, są bezwartościowe, bierzesz to. Masz piękny miecz dwuręczny plus jeden, który się nie niszczy przynajmniej. I... to była, słuchajcie, nasza chyba największa nagroda z przyjścia tutaj, autentycznie. Co chcesz, bym zrobił? Potrzebujecie moich usług? Wy wskażecie. Się przerzućcie na... bardzo dobrze. Strzelanie. No i teraz czuję się, że każda tak naprawdę moja postać ma broń plus jeden. Mamy tak, jeszcze przejdźmy sobie dosłownie, słuchajcie. Mamy zbroję zajebistą, dobry hełm, tarczę plus jeden, miecz plus jeden, łuk refleksyjny plus jeden. Zbroję, bardzo dobra, pełna płyta, plus jeden pawęż, plus jeden miecz, zbroja płytowa, bransolety, jakieś dodatkowe, plus do pancerza, chomika. Mamy maczugę plus jeden, proce plus jeden, zbroja płytowa, tarcza plus jeden, zbroja cienia plus trzy, krótki łuk plus jeden, krótki miecz plus dwa, gwiżdżący miecz przy okazji. Tutaj mamy proce zwykłą, ale kij plus jeden, nie? Szaty, łowcy przygód, bransolety. Mnóstwo sprzętu już zaczynamy mieć, więc ta nasza eksploracja przydała się niesamowicie. Się strasznie cieszę, żeśmy
poświęcili te kilkanaście nawet odcinków, słuchajcie, na dostosowanie tych naszych postaci, bo teraz będziemy zbierać właśnie owoce naszych działań. Zróbmy save. Ja wam tutaj podziękuję za uwagę, słuchajcie. Myślę, że się też spróbuję przekimać w tym miejscu. O, w ten sposób się jeszcze ustawmy. Przekimam się w tym miejscu. Spróbujemy przynajmniej. Może nic się nie będzie działo. A ja tutaj wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka, jeżeli możecie. Zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym. I zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego patrona naszego kanału, gdzie linki są w opisie, moi drodzy. A Instant Gaming jest to sklep, gdzie możecie kupić na przykład klucze elektroniczne dużo taniej z legalnego źródła. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.